samym centrum Opola znajduje się Wydział Budownictwa i Architektury, który jakością kształcenia nie odbiega od największych polskich uczelni. Sprawdźmy zatem, co wydział ten ma do zaoferowania przyszłym studentom. Panie dziekanie, kierunek budownictwo jest jednym z najstarszych, najdłużej funkcjonujących na uczelni. Można więc powiedzieć, że stanowi on filar Politechniki Opolskiej. Słuszna uwaga. Tak można powiedzieć. Rzeczywiście pod koniec lat 60., gdy nasza uczelnia powstawała, takie filary to była mechanika, budownictwo i elektryka. Później uczelnia się rozwinęła, uzyskała szereg uprawnień, ale jednak ta strona akademicka jest najbardziej związana z tymi trzema wydziałami, kierunkami, dziś można powiedzieć dyscyplinami naukowymi. Na co kładzie się nacisk tutaj na wydziale? Jakie kompetencje posiadają absolwenci? Stwarzamy specjalnie dobre warunki dla studentów, tak aby kształcili się pod kątem przyszłych wymagań rynku pracy, ale także rozwijania swojej osobowości. No przede wszystkim zajęcia są prowadzone zarówno przez teoretyków, jak i specjalistów, praktyków. Bardzo wielu naszych wykładowców ma uprawnienia projektowe, uczy tego zawodu, patrząc z jakiejś szerszej perspektywy na to, co będzie wymagane na rynku pracy od absolwenta. Nasi studenci, tu mamy takie dane, że w 95% po ukończeniu tych studiów pracują w swoim zawodzie. Dlaczego budownictwo? Proszę powiedzieć, jakie miała Pani wymagania, wybierając ten kierunek, i czy Wydział Budownictwa i Architektury je spełnił? Tak, jak najbardziej. Chciałam przede wszystkim wybrać kierunek, który daje pewien zawód w przyszłości. Jest takim właśnie bardzo przyszłościowym kierunkiem, zawsze budownictwo jest potrzebne. Pracujemy też tutaj na płaszczyźnie wielu kół naukowych, także jak najbardziej jest wiele ścieżek rozwoju, które student budownictwa może wybrać. Koła naukowe tak naprawdę są bardzo różne, od kół, na których na przykład wyjeżdżamy na różne budowy, ale są też takie bardziej laboratoryjne koła naukowe. Sama na przykład w jednym z nich uczestniczę, gdzie badamy właściwości konkretnych na przykład betonów, modyfikowanych, na przykład takich, które jeszcze nie są do końca zbadane. Także tutaj jest naprawdę wiele, wiele możliwości. Czyli no de facto studenci już w trakcie kształcenia nabywają wiele kompetencji wymaganych na rynku pracy. Tak, jak najbardziej. I tu mówię tak naprawdę w każdym możliwym zakresie, czy to konstrukcyjnym, czy właśnie bardziej laboratoryjnym, materiałowym. Czy uważa Pani, że budownictwo to mało kobiecy kierunek? Stereotypowo na pewno, acz uważam, że tutaj tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Porozmawiamy zatem o konkretach. Myślę, że to, co najbardziej interesuje przyszłych studentów, to oferta kształcenia. Jak ona wygląda tutaj na wydziale? Wydział oferuje studentom kształcenie na dwóch kierunkach, na budownictwie i na architekturze i urbanistyce, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. No i oferujemy to kształcenie na dwóch stopniach, na stopniu pierwszym inżynierskim oraz na magisterskim. Wiedzę praktyczną studenci zdobywają w czasie praktyk. One się różnią na kierunku budownictwo i kierunku architektura. Jednakże w obydwu przypadkach przygotowujemy studentów właśnie do przyszłej pracy zawodowej, no nie tylko na polu teoretycznym, czy też bardziej projektowym, ale również praktycznym. Jak jakość kształcenia przekłada się na efekty widoczne w rankingach, porównując do innych polskich uczelni? No, jesteśmy doceniani na rynku edukacyjnym, że się tak wyrażę, w Polsce. Według ostatnich rankingów Wydziałów Architektury w Polsce zajmujemy bardzo wysokie trzecie miejsce, co jak na nasz w sumie stosunkowo młody wydział jest bardzo dobrym wynikiem. Dlaczego warto wybrać studia na Wydziale Budownictwa i Architektury? Kandydaci na studia stoją przed trudnym wyborem uczelni. Uważam, że Politechnika Opolska jest znakomitym wyborem. Począwszy od atmosfery, jest tutaj bardzo miło i przyjaźnie, jeżeli chodzi o
uczelni jest ona prostudencka na każdym szczeblu, zaczynając od prowadzących, przez dziekanat i kończąc na władzach uczelni. Bardzo dużym atutem jest małe grono zarówno studentów, jak i kadry dydaktycznej. Dużym atutem jest również to, że prowadzący zajęcia są aktywni zawodowo, więc możemy czerpać od nich ich doświadczenie, więc nie uczymy się tylko samej teorii, ale również i praktyki. Politechnika Opolska współpracuje z Instytutem Konfucjusza, więc studenci mają możliwość darmowej nauki języka chińskiego. Za naszymi plecami swój warsztat doskonalą studentki na kierunku architektura. Powiedzmy nieco więcej o tym, jakie kompetencje wynoszą absolwenci, czego mogą się nauczyć, jaką wiedzę praktyczną zdobywają na tym kierunku. Uważam, że absolwent Politechniki Opolskiej wychodzi ze wszystkimi ważnymi umiejętnościami, które są potrzebne w przyszłej pracy. Dobry architekt musi być sumienny, musi być kreatywny. Te wszystkie umiejętności wynosimy z uczelni.